Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki. Dzisiaj postanowiłam opowiedzieć o książkach, które pozornie nic nie łączy. Łączy je tylko jedna, jedyna rzecz. Otóż znalazły się zupełnie przypadkowo na półce, którą moi widzowie na Instagramie wybrali mi do czytania. Postanowiłam wdrożyć w życie projekt, w którym wyczytam choć jedną z wielu moich półek. I tak padło na tę jedną, którą przedstawiłam jakieś 2 miesiące temu w 2 filmach, które zalinkuję Wam w sekcji komentarzy. Przystąpmy teraz do oglądania i omawiania książek, które zdążyłam już przeczytać. Pierwsza z nich to Przetrzymać tę miłość. Kiedy przedstawiałam książki na tej półce, powiedziałam, że uwielbiam tego pisarza, ale nie wiem, dlaczego nie mogłem zmusić się do czytania tej książki. To znaczy, w sumie wiem dlaczego. Nie mogłam się zmusić do niej, ponieważ w tytule ma Przetrzymać tę miłość. I obawiałam się, że będzie to jakieś romansidło. No nie mogłam być bardziej daleka w swoich przypuszczeniach. Myliłam się całkowicie i całe szczęście. Książka okazała się rewelacyjna. Opowiada o mężczyźnie, który jest autorem artykułów naukowych, ma żonę, która pracuje na uczelni i ci państwo któregoś dnia postanawiają wyjechać na piknik za miasto. I kiedy tam są, okazuje się, że nadlatuje balon i ten balon jest miotany wiatrem. Generalnie zapowiada się na katastrofę. Ludzie, którzy byli tam w okolicy, biegną na ratunek podróżującym tym balonem. I w ten sposób grupa nieznanych sobie ludzi styka się w sytuacji takiej ekstremalnej, ponieważ jedna z osób ponosi śmierć w tym wypadku. W ten sposób poznają się dwaj bohaterowie tej książki. Joe Rose, który właśnie jest tym naukowcem, oraz Jed Parry, który znalazł się również w tamtej okolicy i nieszczęśliwie, obsesyjnie zakochał się w Joe. Są to chyba lata 90. ubiegłego wieku. W zasadzie mało kto wtedy słyszał o stalkingu i o stalkerach. No ale tych mężczyzn łączy właśnie tego typu relacja. Joe czuje się osaczony. Praktycznie nikt mu nie wierzy, że ten młodszy od niego mężczyzna zaczął go prześladować. Nie ma na to dowodów. Nawet żona wyśmiewa jego podejrzenia i jego obawy. Jak się kończy ta historia? Przekonajcie się sami. Świetna psychologiczna powieść o człowieku jednym osaczonym i drugim opętanym obsesją. Doskonała. Jeżeli chcecie pójść na skróty, to powstał tu również film pod tym samym tytułem. Także możecie obejrzeć film. Kolejna książka to zupełnie odwrotna sytuacja. Naczytałam się o niej, że to jest nie wiadomo jakie arcydzieło, ale mnie zupełnie nie porwała. Mówię o Zimie w Lizbonie. Jest to książka, która opowiada o romansie, o związku pewnego mężczyzny, który jest muzykiem jazzowym, gra w barach, oraz kobiety, która jest żoną bądź narzeczoną takiego drobnego mafiozo. Ale ta historia nie jest opowiadana w pierwszej osobie. Opowiada ją obserwator, przyjaciel tego jazzmena i poznajemy tę historię tak jakby z drugiej ręki. Według mnie ta książka jest po prostu nudna. Tam się niewiele dzieje, ten związek jest oparty tak naprawdę nie wiadomo na czym, na jakimś zauroczeniu, bo trudno mówić tutaj o miłości. Pewne rzeczy się zupełnie nie kleją. Nie podobała mi się, wynudziłam się przy niej, no ale dobrnęłam do końca, żeby móc ją uczciwie skrytykować. Według mnie to jest taka bardziej męska powieść. Ona mi się kojarzyła tak jakby trochę z Casablanką, te zadymione bary, ta muzyka jazzowa, deszczowe wieczory i tak dalej. Natomiast nie porwała mnie ta historia w najmniejszym stopniu. Natomiast kolejna historia porwała mnie jak najbardziej. I tutaj też zaskoczenie, ponieważ jest to książka historyczna, książka oparta na faktach. Jak zrujnować królową?
Historia, która się dzieje w czasach Marii Antoniny, tuż przed rewolucją francuską, i jest troje bohaterów. Maria Antonina, czyli królowa Francji, kardynał oraz hrabina Valois. I ta hrabina jest bardzo uboga, żyje w biedzie, natomiast ma ogromne ambicje i ogromne potrzeby finansowe. Przez całe życie buduje swój prestiż, owijając wokół palca osoby wyżej urodzone, bardziej zamożne. I w pewnym momencie na cel bierze sobie kardynała Rohana. I wypróbowuje na nim bardzo przebiegłą sztuczkę. Otóż próbuje go wmanewrować w zakup wielkiego naszyjnika. Wielkiego, ponieważ składającego się z 650 diamentów. Ten naszyjnik był tak wielki i tak ciężki, że trudno go było nosić. Hrabina namawia go do zakupu tego naszyjnika w imieniu królowej. Co z tego wyniknie? Przekonajcie się sami. Zaręczam, że warto. Ja nie jestem wielką miłośniczką książek historycznych, ale to jest napisane tak szczegółowo, tak barwnie, tak interesująco, że naprawdę pochłonęłam tę dość grubą książkę z wypiekami na twarzy. Także tutaj moje polecanko. Teraz mamy zbiór reportaży pod tytułem Mur 12 kawałków o Berlinie. 12 reportaży i 12 autorów. I jak to bywa w takich książkach, które składają się z reportaży różnych autorów, są tutaj teksty lepsze i teksty gorsze. O czym opowiadają? No otóż o murze dzielącym dwie części Niemiec. Są to opowieści na przykład o mężczyźnie, który z pochodzenia jest Polakiem i zbiera fragmenty muru, które stawia w swojej posiadłości w Polsce w Sosnowce. Opowiada również o próbach przedostania się ze wschodu na zachód. Opowiada o ludziach, którzy ryzykowali życiem, żeby znaleźć się na zachodzie. Opowiada także o momencie zburzenia muru. O tym, jak zapisał się w pamięci różnych osób. Mamy tutaj też tekst o synu Kola i wiele, wiele innych. Powiem Wam, że im dalej, tym było bardziej nużące dla mnie. Te początkowe reportaże bardziej mi się podobały niż te zamieszczone pod koniec książki. Ale myślę, że warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z tymi tekstami, ponieważ tak naprawdę jest to też po części nasza historia. Kolejna książka to wielkie wow. Powiem Wam, że absolutnie się tego po niej nie spodziewałam. Ona wygląda tak, nazywa się Śmierć w lesie deszczowym. Napisał ją Don Kulik, który jest badaczem języków. I otóż ten mężczyzna wynalazł sobie w Papui Nowej Gwinei pewne plemię, które mieszka w tak dużym oddaleniu od innych plemion, że przez wieki wykształciło swój własny język. Ale teraz, gdy coraz więcej przybyszów z całego świata znajduje drogę do tej wioski i także oni stali się troszkę bardziej mobilni, oni, czyli mieszkańcy tej wioski, z 200 mieszkańców tym językiem mówi tylko 45 osób. I Don Kulik tak naprawdę poświęcił dużą część swojego życia naukowego, swojego życia zawodowego na zbadanie tego języka, na uczenie się tego języka oraz na obserwowanie tego, jak język wymiera. On wielokrotnie wyjeżdżał do tej wioski, spędzał tam od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy, zaprzyjaźnił się z wieloma osobami, ale też przeżył chwilę grozy. Nie jest to tylko i wyłącznie książka o języku, chociaż także to jest książka o ludziach, którzy oddaleni od cywilizacji żyją swoimi marzeniami, marzą o rzeczach, o które byśmy ich nie posądzili. Marzą na przykład o tym, że w ich wsi powstanie autostrada, którą widzieli w podręcznikach australijskich, które do nich docierają. Albo że zbudują w ich wiosce lotnisko. Słuchajcie, przeczytajcie to. To się tak cudownie czyta. Ten tekst tak wchodzi i jest tak ładnie napisany, z tak wielkim szacunkiem dla tego plemienia, że naprawdę warto przeczytać.
otwiera oczy na bardzo dużo różnych kwestii. Także zapamiętajcie sobie, Śmierć w lesie deszczowym. Moje wielkie odkrycie. Absolutnie nie spodziewałam się, że ta książka będzie tak fantastyczna. I ostatnia książka, o której dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, to również Śmierć. Tym razem Śmierć przewodnika rzecznego. To jest powieść. Powieść Richarda Flanagana, która dzieje się w Tasmanii. Przewodnik rzeczny to około 40-letni mężczyzna alias Cosini, który jako młodszy człowiek pracował właśnie jako przewodnik rzeczny, czyli wypływał w wyprawy tratwą z turystami, którzy chcieli przepłynąć jedną z rzek, rzekę Franklin. Teraz już jako 40-latek, już nie tak silny, nie tak wysportowany, podejmuje się jeszcze jednej takiej przeprawy. Ale niestety, dochodzi do tragedii. Jeden z turystów wpada do rzeki i przewodnik skacze za nim, żeby pomóc mu się uratować. Ale niestety, skacze tak nieszczęśliwie, że zaklinowuje się pomiędzy kamieniami i w tym momencie zaczyna się cała historia. Zalewa go fala wody, ale także fala wspomnień. Ta cała książka to są wspomnienia, które przebiegają mu przez głowę, kiedy się topi. Czego dotyczą? Jego dzieciństwa, jego związku nieudanego, który skończył się wielką, niewyobrażalną tragedią. Dotyczy jego zmarnowanego życia, ale także historii Tasmanii. Bardzo trudnej, przerażającej, pełnej dramatów, historii skrawka lądu, który przeżył niewyobrażalne agresje, niewyobrażalne dramaty. Moi drodzy, bardzo to było ciekawe. Na początku wydaje się, że trochę jest nieskładne, ale w pewnym momencie wszystkie klocuszki zaczynają nam pasować w odpowiednie miejsca. Dlatego warto nie zrażać się po pierwszych kilkudziesięciu stronach, tylko czytać dalej, ponieważ ten całościowy obraz, który wyłania nam się na końcu książki, jest tego w 100% wart. No więc to wszystko. Przeczytałam tych książek z tej wybranej półki trochę więcej. Niedługo nagram kolejny film, w którym omówię pozostałe książki, które tam zalegają i czekają na omówienie, a ja czytam dalej. Napiszcie mi, która z książek najbardziej Was zainteresowała i czy macie ochotę którąś z nich przeczytać. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam już kolejny wtorek. Pa, 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 pa.